Prowadził Armię Krajową w najtrudniejszym okresie, w okresie burzy, w okresie ogólnonarodowego, powszechnego powstania przeciwko Niemcom. Znakomity kawalerzysta. Był komendantem głównym Armii Krajowej po aresztowaniu generała Loweckiego. 1 czerwca 1895 roku urodził się Tadeusz Bur-Komorowski, generał, który podjął decyzję o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Generał Tadeusz Bur-Komorowski, komendant główny Armii Krajowej i naczelny wódz polskich sił zbrojnych na zachodzie, premier rządu emigracyjnego, wydał rozkaz rozpoczęcia w Warszawie powstania przeciwko Niemcom. Przed wojną był kawalerzystą, był komendantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Zasłużył się w wojnie z Ukraińcami w 1918-19 roku, a potem w wojnie z bolszewikami. Między innymi pod Komarowem, tej największej bitwie kawaleryjskiej, został poważnie ranny. We wrześniu, po rozbiciu jego oddziałów, nie przedostał się na zachód, ale został w kraju. Był współpracownikiem dowódcy Związku Walki Zbrojnej, pułkownika, później generała Roweckiego, a po jego aresztowaniu objął funkcję komendanta głównego Armii Krajowej. Wykazywał się dużą znajomością tej sztuki działań podziemnych. O nim się potem po wojnie wiele opowiadało. Wynegocjował praktycznie, można powiedzieć, z generałem Sosynkowskim, jak ma wyglądać operacja burza. Plan burza, a więc plan wzmożonej akcji dywersyjnej na tyłach armii niemieckiej. Prowadził Armię Krajową w najtrudniejszym okresie, w okresie burzy, w okresie ogólnonarodowego, powszechnego powstania przeciwko Niemcom. Początkowo z tego powstania wyłączono miasto Warszawa, ale warszawiacy przygotowujący się przez cały okres okupacji do walki z Niemcami tak naprawdę rwali się do tej walki. To on przesądził o tym wraz z delegatem rządu na kraj w randze wicepremiera o podjęciu działań o godzinie W do Powstania Warszawskiego. Ukazał się jego słynny rozkaz, bo przecież samym powstaniem dowodził generał Monter, ale on jako komendant główny Armii Krajowej wydał rozkaz o tym, że nareszcie oczekiwana chwila rozprawy otwartej z wrogiem nadeszła. Nie uprzedził swojej żony, która była w ciąży, o tym, że dojdzie do walki. Nie mógł uprzedzić innych kobiet, w związku z tym nie chciał także uprzywilejowywać własnej rodziny. Chciał generał Bur-Komorowski pokazać, że musimy na naszych ziemiach, na ziemiach takich jak Polska była w okresie międzywojennym, wskazać Sowietom, że my tu jesteśmy gospodarzami. Pod względem militarnym pomagamy Armii Czerwonej i pod względem politycznym od razu pokazujemy, że cała jest administracja Polskiego Państwa Podziemnego może wyjść z tej konspiracji i rozpocząć normalne funkcjonowanie odnowionego państwa. Nie spodziewał się takiego posunięcia Sowietów, co oni wykonali. On myślał, że nie zostawią Warszawy jako ważnego punktu militarnego dla celów politycznych, a oni jednak zrobili to. Zostawili nas, dokonali tego typu zniszczenia. Bur-Komorowski dostał się po kapitulacji powstania w październiku 1944 roku do niewoli niemieckiej, przebywał w tej niewoli niemieckiej, a po II wojnie światowej został na zachodzie. Generał Bur-Komorowski powinien tworzyć tak naprawdę zręby polskiego wojska po II wojnie światowej. Żył jednak z tapicerstwa, nie zajmował się wojskiem, bowiem nie sposób było utrzymać się z czego innego. Nawet była taka bardzo dziwna sytuacja, wręcz komiczna, kiedy generał Bur-Komorowski zajmował się tapicerstwem mebli u jednej z rodzin angielskich i pani, u której był w mieszkaniu, rozpoznała go z jakiegoś rautu, w którym uczestniczył, z rautu, który był poświęcony właśnie zakończeniu II wojny światowej. To jedyny tak naprawdę komendant główny Armii Krajowej, który przeżył II wojnę światową. Pierwszy został zabity przez Niemców, Grot Rowecki, drugi Bur-Komorowski przeżył, a trzeci, generał Leopold Okulicki, zmarł w więzieniu moskiewskim w Związku Radzieckim.